Dziś udało się wejść w fazę elektryczności i zautomatyzować pompowanie wody. Trzeba płynąć do domu. Dziwne, ale wezmę, bo się przyda. Zostało 500 metrów. Po drodze niestety nie widziałem żadnej netherowej skrzyneczki. I jest. No i tak, podpływamy do naszej pięknej wyspy. Jeszcze sobie tu odwrócę. I od razu, dlaczego to było takie ważne? Trzeba tutaj zwiększyć moc przerobową. I też ten śnieg wypada zebrać, może się przydać w przyszłości. Tak, trzeba to będzie przebudować. Tak, żeby to działało. Tu będziemy potrzebować nieskończone źródło wody. Tu będzie pompa i tu będą dwa slucy. Teraz z tej strony trzeba ustawić dwa hopery. Do nich będziemy dawać nasze rzeczy. Trzeba zrobić złoty meszyk do tego drugiego. Gold mesh. O! Mamy. Ten piękny system wydaje mi się, że trzeba przebudować w ten sposób, żeby przerabiał nam wszystko na gravel. Tu nie potrzeba skrzynek chyba. Powiedzmy, że będzie piach. Po co mi właściwie było to? Przesiewając gravel w wodzie, możemy otrzymać diamond chunk. A to się nam przyda. To się nam przyda do usprawnień tego całego systemu i jakby się pasował stąd pozbyć. Spróbujmy zawalczyć. Chodź tu. Oj. Prawie. Dobra, udało się za drugim. A tu skończyła się woda. I tym się dziś musimy zająć, żeby automatycznie dawać wodę do... Żeby wykonać diament, będziemy potrzebować diamentowego klastera, tego i to się pozyskuje przesiewając złotym lub diamentowym meszem. Mamy na to 3% przesiewając gravel, nie piach, więc to było konieczne. No i teraz wystarczy czekać, a żeby zrobić lepsze sluce, to potrzebujemy 3 diamenty, więc o, trochę to zejdzie. Potrzebujemy młotka, możemy już wykonać. Do tego jeszcze będzie potrzebna skrzynka. I tak, tu skrzynka, ale może nie w ten sposób. I na to generator kobla. Teraz, tu trafia kobel. Tu trafia... Coś mi się wydawało, że to pierw jest tirt, a potem gravel. Ale skoro tak, to jest git. Więc nic tam nie musiało trafiać. Zostawmy sobie to tu. Miejmy nadzieję, że piachu teraz starczy jak najdłużej. Trochę go mamy. Więc powinno starczyć. To oczywiście trzeba napędzić. Z piachu najbardziej potrzebuję redstone oraz złoto, bo to nie wypada z gravela. Zerknijmy. Trochę już mamy tego. Bo trzeba też w jakiś sposób podwajać surowce. Najlepszym sposobem używanie squeezera. Tu nam daje 50. Bo na ten moment nie widzę nic lepszego. Aha, kamień, wielki blok żelaza. Chyba będziemy mieć na tyle. Jest to dość drogie. Ale wydaje mi się, że się zwróci, bo ten system no, jest średni. No, będzie stał tutaj. Przeróbmy sobie ten cały żelaz. 19 sztuk, co nam da? A i tu musimy wskoczyć. Zgnieś. Poszło od razu tutaj. No dobra, możemy się na takie coś zgodzić. No i tak, gdy już zgnieciemy, trzeba wejść na redstone. W jakiś sposób, jakikolwiek. Że się podniosło i tak w kółko. Okej. Okay. No i mamy 38, dwa razy tyle, ale nie to jest najlepsze. Najlepsze jest to, że możemy to przepalić w zwykłym piecu. I nie trzeba męczyć się z tym dziwnym systemem. A to bezpośrednio możemy już zgnieść w piękny redstone. Nie będziemy w ten sposób robić cały czas, bo możemy na przykład użyć mechanicznego squeezera. Ale no tutaj coś tam trzeba, jakieś prądy. Jeszcze do tego dojdzie czas. A tego pana kolegę wydaje mi się, że powinniśmy używać do tworzenia lawy. Lawy robi się bardzo długo, może się przydać, a taki słoiczek mieści w sobie, nie wiem, zobaczymy. Mamy 4 kawałki diamenta, średnio, ale mogło być gorzej. A używając tego otrzymaliśmy 2 dusty. Nie wiem, czy czasem nie popełniłem głupstwa. Popełniłem. Bo nie ma szybkiego sposobu, żeby
to głupstwo cofnąć, więc na razie diamenty będziemy musieli przepalać w ten sposób. Więc tutaj będziemy przepalać diamenty. Na razie niech się nam zbiera, powiedzmy 6. Tyle będzie potrzebne, żeby wykonać diamentowe te. One są potrzebne, żeby zautomatyzować ten proces. Przynajmniej proces wkładania do środka wody. Jak widzisz, hopperem wkładamy sobie przedmioty. To jest możliwe dzięki temu, że są metalowe. A jakby były drewniane, to by się tak nie dało. A teraz jedynym sposobem na wkładanie tu wody jest to. A potem będziemy mogli użyć mechanicznej, znaczy automatycznej pompy. Jakieś rury i to sprawi, że nie będziemy musieli tego klikać. O, w eksploracji zrobiłem parę rzeczy. Flux plug, lasery, no spoko, te lasery się przydadzą, jak już dojdziemy do etapu laserów. Coś, mały drop redstone'a. Uran tu wypada? To bardzo dobrze, ponieważ... Nie czapki. Ale mogę sobie założyć. Albo nie? Daj mi to. Cholera, jak to zdjąć. O, ponieważ jest tu mod powach. I mod powach dodaje taki bardzo ciekawy reaktor, który robi się z uranu. To jest ten uran. Tylko to jest RAF. A RAF uran przepalamy i mamy uran. No fajnie. Jak i tak czekamy, potrzebujemy osmium. Żeby znaleźć osmium, wystarczy przesiać gravel, więc to chyba powinienem mieć. Tutaj mamy trochę i tutaj mamy trochę. Bo zaczniemy robić mechanizm. Tylko najpierw muszę to wszystko zgnieść, żeby podwoić. No i takie skakanie, no nie jest to nic fajnego, a na pewno ciekawego. Więc trzeba jak najszybciej przejść przez ten etap i zająć się czymś fajnym, jak automatyzacja. Się skończyła woda. No i widzisz, jest to uciążliwe, więc musimy priorytetowo im się zająć. Dostarczenie wody do tych, a tu dalej tylko dwa. Oj, redstone. Redstone coś nie chce współpracować. A jak redstone nie współpracuje, to niedobrze, bo redstone będziemy potrzebować dużo. Chociażby, żeby robić maszyny te, ale też, żeby robić w tych maszynach, bo one będą potrzebować redstone'a. Na przykład solarny panel potrzebuje zinfuzowanego aloja, co nie jest takie proste. Znaczy, musimy użyć tego infuzera. Do zaawansowanego potrzebujemy takie 4. To myślę, że będzie dobre źródło prądu, ale jeszcze nie teraz. Oj, nie jest dobrze z tym redstone'em. Ale dobra, zobaczmy sobie, o co mi chodzi z tym podwajaniem się surowców. Bo gdy mamy tego klastera, możemy go skruszyć młotkiem 1:1, bez sensu. Bo też możemy go spalić 1:1. To samo nie musimy robić młotka. Ale tutaj mamy quartz grindstone, który nam już podwaja. Jest lepsze niż to. Ja nie zauważyłem tego quartz grindstone'a. Jest certus quartz applied energetics. Ale my się nie będziemy bawić za bardzo tym, więc możemy go sobie użyć. Zastąpić tą maszynę tą maszyną. Tylko, że to jest grindstone i będzie pewnie potrzebował czegoś takiego, jak mamy możliwość zrobienia tego. W tym momencie, po wrzuceniu tego, wkładamy sobie tu 8. Oho. No na 8 to nie działa, ale zobaczmy na żelazo. O. No i na żelazo działa. Zrobiły nam się 4, a mamy 7. Więc jest jakaś szansa, że się nie uda. Ale chyba jest to wygodniejsze po prostu trzymać prawy niż skakać, schodzić, klikać płytkę, wkładać, skakać, wchodzić. Klikać płytkę. Wiesz, co chodzi. Co po prostu kręcę łapą. A tego dalej musimy używać, bo nie wszystko da się przerobić w tym naszym tym. On może stać tu. Tu się spaliło 8. Tak, sprawę 8 też należy będzie gdzieś poruszyć. Będziemy gdzieś potrzebować prądu. A używając tego moda z 8 mechanizmu, prąd będzie dość w miarę łatwy. Ale teraz pojawia się pewien problem odnośnie braku piachu. Żeby zaradzić braku piachu, potrzebny będzie brachu. Skrzynkę mam wykuł, więc spoko. No i tak. Siup. To nam się będzie robić... Robi nam się piach. Z tego nam się będzie robił dirt. A stan lawy jest już zbyt duży. Żeby to poprawić, będę potrzebował tak. 2 słoiki, do tego 2 te.
Lawa już się może robić dalej, więcej. O! To ciekawe. Ale w trójkach będzie ładniej wyglądać. Okej. Więcej niż 5 minut się nie da naładować. No nie, no to jest przesada z tym redstone'em, panie kolego. Czy nawet diamentów ma więcej. 11% szans. Dosłownie jest coś nie tak. Redstone chunk to byśmy mogli wykorzystać nurkując. Tylko, że zanurkować tak głęboko będziemy potrzebować tytanu. A tytanu już trochę mamy. Więc tak, będziemy potrzebować maski, spodenków, pinsów. Okej, do tego będzie potrzebny fiber. Nie widzę tu kelpik. Są elementy podwodne, których nie mogę zniszczyć, ale nie widzę kelpa. Być może jest tak, że muszę popłynąć na głębszy ocean. Na ciepłym nie ma. Kurs prosto, żeby dostać się powiedzmy tutaj i popatrzeć na dno. O! Chyba są to kelpy. Tak, od razu jak przekroczyliśmy granicę, to się pojawiły. Mam turtla? Turtla mam, więc się o nic nie martwię. Teraz wystarczy tylko pozbierać ich jak najwięcej. O, pięknie. Dobra, teraz zbieramy. Zebrałem każdy jeden. Okej. Mamy 3,5 staka. Równo. Okej, zaparkowane blisko. I teraz wystarczy zrobić tak. Maska. To mamy. Spodnie. No i płetwy chyba chcemy te lepsze. Aha. No to zróbmy te. 30 sekund tlenu, ale mnie to nie martwi, bo chyba teraz, gdy sobie wskoczę, tak, mogę kopać. Ale co ważniejsze, mam turtla, więc mogę oddychać. Zobaczmy te jaskinie. No jaskinie typu syf, nic tu nie ma. Ale mogę zobaczyć te pobliskie artefakty. Zobaczmy, jak wygląda walka. Nieźle. To nie mam pojęcia, co to. Tam coś widzę, ale nie wiem, co to. Tu coś widzę, ale też nie wiem, co to. O! Gdzieś dotarłem. Oj! Chyba się trochę ładowałem. Trochę się władowałem. Ej! Zostaw! Dobra, i co teraz? Widzę tą niebieską. Ała! No goni! Dopadł mnie. Jeszcze trzeba sprawdzić, co to za blok. Dokładnie. Oj! Dobrze się szkielecik zniszczył, ale bo ja teraz mojego nagrobka nie wykopię. Teraz dopiero mogę. To jest to niepocieszające. Dobra, secik jest na sobie. I zobaczmy. Jakiś O! A, już mam taki. Z tego moda, co ja właśnie pływam, jest coś takiego, że na ziemi leżą, na ziemi pod wodą oczywiście. Leżą takie kawałeczki, znaczy kawałek metalu, kawałek tego, kawałek żelaza, kawałek węgla, kawałek redstone'a i potem to sobie można przerobić, a tu tego nie ma. Wyłączyli, żeby nie było za łatwo i trzeba robić tymi slucami. Dobra, wracamy na chatę. Ciekawy jestem, czy gdy oświetlę całą wyspę i dom, nie będą się respić te bandyckie piorunochrony. No. W końcu w domu. Wypada też oświetlić. Teraz mam nadzieję, że mogę też pracować w nocy. Bo jak nie mogę, to nie wiem, kiedy będę mógł. Dobra, trochę się potworzyło. Pewnie tu się skończyło. Ile jeszcze mamy czasu? A, zero. To niedobrze. Redstone'a dalej dwa. No o co? Czy ja potrzebuję aż tyle tego redstone'a? Jakiś rewart i tu jeszcze jakiś rewart.
Tu zrobiłem jakiś energiowy hopper. Co mogę zrobić? Do tego będą potrzebne piece, a tu mamy trochę kobla. O, tu też mamy trochę kobla. No powiedzmy, że aż tyle nie potrzebowałem, no ale co dalej? Tu wszystko jest. I to będzie nam potrzebne, żeby wykonać prąd. Ale czy ja muszę używać tego, żeby wykonać prąd? Jeszcze chyba nie. Trochę się pośpieszyłem. Bo tu, w powach, nie jest tylko reaktor, ale jest jeszcze coś takiego jak... No jak ten termogenerator. Takie rzeczy będą nam potrzebne, jak węgiel i klej. Takie coś będzie potrzebne. Trochę dodało. Oj. Furnator. Jego nam było potrzeba. Basic capacitor, tylko że... Oj, tu się zaczynają schody. Pierwszy drogi kolega. Teraz ten. I mamy wszystko do furnatora. Ale czy mamy też wszystko do... Mamy. Furnator tier basic. Nawet lepszy niż ten starter. A hardened? No tutaj to już będzie ciężej. No i ten cały furnator. Powiedzmy, że jest to tu. Powiedzmy, że damy mu jedną deskę. I on nam wygeneruje 9000. A redstone dalej nie ma. Już mam 11 diamentów. Teraz będziemy mogli ulepszyć jednego struca. Dwa takie możemy wykonać. Szkło już się nam robi. Potrzebujemy dokładnie dwóch. A stan redstone'a dalej jest skandaliczny. Nie rozumiem. To jest niemożliwe. Widziałeś. Mniej więcej jest tak, już to było przerobione. Na przykład diamentów. Już mamy możliwość wykonania trzech. Proszę mi teraz wykonać Rayma i teraz Pulverizer. Świetnie. Czy on będzie dostał od razu prąd? Będzie. Sprawdźmy to. 6 diamentów z jednego. Dobra. Jaki fart. 10. Z tego 4. I 6. Dobra. Pięknie. Tylko będziemy potrzebować jakiegoś lepszego prądu. Źródła prądu, czyli węgla. Opatrz. Jesteśmy na plus. Nie no, 4. 4 z jednego. Wspaniale. Jeszcze nikiel. Chyba jest to jest ta pompa, którą ja chcę. I to. I pompa. Okej, okay. I teraz do pompy trzeba będzie nam potrzeba. Potrzeba takie czegoś jak... Tak, na pewno będzie potrzebny ten. Oraz fluid rura. Niestety. Jadra się zużywają. Ale w Iron już mamy tyle, że luz. Wypada zrobić chyba coś takiego. Tego postawić tutaj. I chyba będzie działać. Te żelazka przerobić na diaksa. Nie musimy się już martwić niczym. Tylko trzeba to też skonfigurować dobrze. O! I woda w nieskończoność. Czy diamentowe sito są lepsze? Moment. Ja tu nie widzę tego. Redstone'a. Redstone'a widzę tu. Bo jest to dust. Cały ten piach, który tu przesiewałem, powinien być przesiewany dust. I teraz... Patrz. Już 3. Czasem tak bywa, że mózg nie współpracuje. A tu trzeba będzie coś zrobić. Co zrobić z tej siarki? O! Świetne paliwo. Co to lezie? Ej, to było, już to gdzieś widziałem. O Jezu, jest z nim ciężko. O Jezu. Nie mogę podejść. No nie mogę hita zadać jednego. A tu coś mi zrobić. Cholera zrobi. To do wody. Skitu, jesteś ognisty. O, jaki obsrany. Patrz. O, jaki wydygany. Chyba mu spadł pancerzyk. No i co teraz? Ała. O! Podejdź, no. Jak mnie nie widzi, mogę go uderzyć. Chyba go
Jest. Ale mamy tu bardzo duże siarki. Z bardzo dużej ilości siarki możemy włożyć ją tu. To będzie świetne paliwo. Coś takiego jak jakieś smeltery, czy coś takiego. Smelting factory. Wydaje mi się, że tam mogę przepalać 10 rzeczy naraz. A 3 duże kawałki w naszym pulveryzerze znaczą, ile to znaczy? Ile? 42 z jednego? Spodziewałem się 8. Metalurgic infuser służy do tego, żeby tu dać raz 2 redstone'y i 2 8. To nam przerobi się na 1 basic. Ale potrzeba do tego 2 redstone'y. Myślałem, że 1 redstone na 1, najwidoczniej 2 na 1. Teraz jak mamy to, to będziemy mogli zrobić ten cały smelter. Więc żeby wykonać stal, potrzeba tak, trochę tego. C1 i chcę do tego dać charcoal. Charcoal daje nam 20 karbonu. To nam daje enriched, bo używa się tylko 10 karbonu. Więc jeden węgiel to jest jedna stal tak naprawdę. W tym momencie mamy steel grind. Dobra, mamy tą stal, ale to samo możemy... Czekaj, trzeba sprawdzić, czy jest pusto. Jest. To samo możemy zrobić z redstone'a i z żelaza. Tym razem 1 do 1. To zróbmy sobie takich jeszcze 3. Ten kolega się przyda też do mechanizmu. Bardzo dużo się go przyda. I pyk. Dobra, mamy 4. Dobra, mamy 4. I chyba już nie brak niczego. Hop. Wydawało mi się, że to zwiększy mi ilość slotów, że muszę mieć ulepszony tier. Mamy 8 tego, wrzućmy go tu. Ależ to głośne. Jak ma to tak świdrować głowę. Spróbuję zwiększyć ilość prądu, jakiego mam, więc energy pipes. Trochę rurków. Zrobmy to na razie średnio. Bo powiedzmy, że będzie coś takiego. Węglaka damy tu. Tu mu doładujemy to. No i tak, postawmy tu ten cały infuzjer. Tu postawmy ten cały smelter. Tu powiedzmy, że będzie pulverizer. Tak, teraz trzeba poczekać, aż ten metalik... Jest coś nie tak, bo nie zaznaczyłem tu outputu chyba. O, i gra. To nam się przerobiło. Chcemy teraz zrobić 2 takie. Upgrade, to się wrzuca tu. Siup. Możemy ulepszyć tego. Tylko, że on tak świszczy, że się nie obędzie bez mufflera. O. No i mamy ten tier 2. I zobaczmy, co daje nam tier 2. Więcej slotów. Pięknie. Więc teraz rzucamy. Nie wrzucamy. Bo świszczy. Poczekaj. Jest muffler automatycznie, więc dobra, wrzucamy. Auto sorting. Wszystkie się działają. Świszczy jak głupi, nie? Ale i zobaczmy. Piękne. Solar panele z mechanizmu, ale to nie problem. Więcej szkła, więcej osmium. Weźmy to, co mamy, przeróbmy w pulverizerze. I te całe 2, myślę, że warto zaimplikować tu. Dużo szybciej? Nie wiem, ale dużo więcej energii używa. Takich 3. Dobra, zrobię już 5. Tak dało. Teraz ten. Teraz ten. No i on generuje nam 38. O, jest napisane. 19 fe na tik. No spoko, ale my chcemy zrobić trochę większe. Teraz te podstawowe. Dokładnie 6 albo 3. Zróbmy z tego kolegę. O, jakie to jest bycie. O. Ale tu się wydaje dobre miejsce dla niego. Teraz tu podłączamy. Tu klikamy output. I tak, ile produkuje? No nie wiadomo. Bo jest noc. Ale prześpię się i zobaczę. Tamty generował chyba 19 na tick. 19,3, coś takiego. Ten nam generuje... Cały czas się zwiększa. Jest to dobry znak. A tu nie brakuje... Brakuje. Może to trzeba dodać.
Albo rura za mało podaje.